We wczorajszym karambolu aut na autostradzie A2 wziął udział samochód, którym jechał pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego generał broni Michał Sikora, dowiedział się TVN24.pl. Generał podróżował służbowym autem. Jedną z badanych wersji przyczyn karambolu jest kolizja samochodu generała z cywilnym autem. Do karambolu doszło na autostradzie A2 między węzłami Bóg i Nowy Tomyśl. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych. 19 samochodów zostało uszkodzonych na trasie w kierunku Świecka. Kolejne 4 auta zderzyły się w tym samym miejscu, ale na Nitce w kierunku Poznania. W Turcji przedłużono stan wyjątkowy o kolejne 3 miesiące. Został wprowadzony po nieudanej próbie puczu z lipca zeszłego roku. Wczoraj na ulice wielu miast wyszli przeciwnicy zmian w konstytucji. W niedzielnym referendum większość opowiedziała się za zwiększeniem uprawnień prezydenta. Dzięki zmianom Recep Erdoğan będzie mógł zajmować urząd prezydenta do 2029 roku. Obserwatorzy OBWE surowo ocenili referendum, natomiast prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej pogratulował Erdoğanowi wyniku. Służby specjalne w Odincowie zatrzymały podejrzanego o zorganizowanie zamachu w metrze w Petersburgu. To pochodzący z Azji Środkowej Abror Azimow. Prawdopodobnie szkolił zamachowca, zanim ten wysadził się w metrze. Wcześniej służby zatrzymały także w Odincowie 6 domniemanych terrorystów. 2 podejrzanych zatrzymano w Moskwie. Wszyscy usłyszeli zarzuty terroryzmu. Do zamachu w Petersburgu doszło 3 kwietnia. W ataku zginęło 15 osób, a 47 zostało rannych. Automatyzacja i cyfryzacja wyprą z rynku pracy prawie połowę obecnych profesji. Polacy nie są gotowi na te zmiany, pisze Puls Biznesu. W Polsce zagrożonych jest już 40% stanowisk. Zaledwie co 10 Polak śledzi aktualne trendy, żeby móc się do nich dostosować. Tylko 19% chodzi na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Coraz bardziej cyfrowe gospodarki będą potrzebowały stałego dopływu specjalistów IT. Potrzebni będą m.in. analitycy, deweloperzy od oprogramowania i aplikacji czy specjaliści od sztucznej inteligencji. Zima wróciła do Polski, jest zimno, w wielu miejscach sypie śnieg, indeks jakości powietrza na poziomie dobrym lub bardzo dobrym.